Nieco wzrosła liczba firm, które nie zamierzają właśnie nic pracownikom proponować w ostatnim czasie, aczkolwiek nadal bardzo duża liczba pracodawców w związku ze świętami szykuje jakieś niespodzianki i prezenty dla swoich pracowników. Tradycyjnie od wielu lat dominują formy takich wigilii pracowniczych. Pojawiają się coraz to nowe pomysły na to, jak spędzić taki czas. Z drugiej strony pojawiają się także premie, choć coraz rzadziej są one proponowane pracownikom w związku ze świętami. Kolejną, trzecią w kolejności inicjatywą są bony towarowe i to też taka tradycja, która pojawia się od wielu lat. Widzimy natomiast, że rośnie wartość tych świątecznych prezentów, podarków ze strony pracodawców na jednego pracownika. Wzrosła liczba pracodawców, którzy deklarują, że na jednego pracownika przeznaczą powyżej 500 zł, więc to już są takie znaczące pieniądze i na pewno odczuwalne prezenty dla pracowników w związku ze świętami.